Witajcie moi kochani w nowym vlogu. Widzieliście już przebitki ze wschodu słońca, ponieważ tuż po programie TVN, z którego Wam nic nie nagrałam, ponieważ nie wiem dlaczego, ale byłam tak zakręcona, że nic nie nagrałam. Wyruszyłam od razu na Podlasie, więc już się znajduję, dojechałam, jestem cała, nie spałam 24 godziny. Tak, takie tam. Ale teraz bierzemy się do pracy, dlatego że nie będzie filmów ze względu na to, że trochę słabo jednak chodzi internet, więc stream potrzebuje dosyć mocnego internetu, ja mam to na kablu, to też trochę inaczej w domu, ale będę Wam odpisywała przez ten czas na wiadomości, także tak to rozwiążę tymczasowo, żeby się nie zagruzować. Ja już mam 50 pytań, więc lecimy do pracy. To i co, no i pewnie Wam pokażę, co tu się będzie działo. Pewnie tak, także czekajcie na efekty i różne inne rzeczy. Na razie siedzę w domu i odpoczywam poprogramowo, biorę się do pracy. Ale nigdzie nie wychodzę, dopiero jutro będę zwiedzać śladem Chińczyków w Polsce. Tak, po mojemu. Właściwie to chcę zobaczyć, czy można kupić inny kolor tej kiecki, bo tu była kupiona, a po prostu nie mam ochoty jej z siebie ściągać. Jest ciepła, milusia, do gietrów, idealna i jest cudowna po prostu. Więc będę jej szukała w Chińczyku, a zobaczymy, co znajdziemy. Także tak, do zobaczenia. A stanowisko pracy jest przygotowane. Karty w podróżnej puszce, klasyczny, acz malutki LeaderWhite, komputerek, który za moment będzie funkcjonował, Wasze mailiczki, telefon i pełna gotowość do pracy. Hejka. Ja sobie od półtorej godzinki w kątku siedziałam cichuteńko i robiłam maile. Bo nie ma filmów, no to robiłam maile. A tutaj się zadziało. Tutaj się zadziało, ja Wam pokażę zaraz, co się zadziało. Otóż zadziało się, oprócz mojego komputera oczywiście zadziało się, kawałki na kopytki się zadziały. Podobno ma być pyszne. No, ja trzymam kciuki, żeby było pysznie. Także tak się zadziewa. No słuchajcie, nie żebym Was zostawiła bez pogotowia i żywiołów. Internet działa jak działa, ale słowo pisane przechodzi przez sieć. Więc tutaj sobie robiłam zdjęcie, żeby wrzucić na Facebooka, ale myślę, że również wrzucę na Instagram. Zaraz tutaj zadziałamy. Mam runy, mam ładną podłogę undeskową, także takie insta-friendly rzeczy też się tu zadziewają. No a całościowo to wygląda właśnie w ten sposób. Mniami smacznego. Pies, który jest psem fotogenicznym, bo jest ślicznym pieskiem. Tak. Ucieszonym. Tak. Tak. I love you. Ty mokre ucho małe. Ty mokre ucho. Tak. Trochę jesteśmy po zakupach spożywczych i trafiłam do takiego sklepu Archelan, czego u nas nie ma, słuchajcie. A w zasadzie to tam pojechałam po zacierkę, dlatego że u nas są te zacierki, ale tak ciężko dostępne, więc sobie nakupiłam, zobaczcie, 1000 zacierek. Tak, siedzę na podłodze, w każdym razie. Ale w ogóle, słuchajcie, to taki normalnie komunistyczny sklep. Kot nie musi. Kot musi, zawsze koty muszą. Kupiłam tam jakieś tam herbaty, coś tam, ale na przykład draże mleczne. Gdzie Wy ostatnio widzieliście draże mleczne? No tam kaktus, tam mięta do picia. Ale są na przykład jakieś inne piwa trochę i tu mamy na miodzie drachimskim z nutą maliny i imbirem. Chociażby. Potem jakiś taki drink lemonkowy, zobaczymy. No i oczywiście sękacz. Jak już jestem na Podlasiu, to bez sękacza by się nie obyło. Ale psik. Sękacz musi być. No, kostka mięsna, ale tak, maltanki. Gdzie Wy widzieliście maltanki? To jest smak mojego dzieciństwa. Oprócz tego jestem na Podlasiu, to musi być smakowita pajda. Wziąłem jeszcze serek. I mają troszkę inne serki, bo mają widocznie inne spółdzielnie mleczarskie. Na przykład serka Darka u nas to nie widziałam. Tu mamy jakąś taką spółdzielnię czekoladową. Tu mamy jakieś serduszko. Cofta to tak, ale ciężka sprawa. Ale tak, na przykład krakuski, paluszki, ciastki, draże, korsarze, słuchajcie, i jeszcze kamyczki orzechowe. No już po prostu zaszalałam, no, ale mówię, taki stary komunistyczny sklepior. Najbardziej to się może cieszyć z tego sękacza i właśnie z piwa, które zaraz będziemy próbować. Trzeba zobaczyć, jak ono smakuje. Także, o, taka jakaś marka jest i tak to wygląda. Szaleństwo po prostu.
komunistyczne, krakowskie paluszki, stary smak, zwykłe ciastki po prostu, ciastka maślane, nawet za bardzo firmy nie widać jakiej, super, no i korsaże i kamyczki. Dobra, to jest pierwsza część spożywcza, potem przechodzimy do drugiej części niespożywczej. A z kolejnych rzeczy Home Decor Hall. Przecena w Kiku była, mam takie ściereczki. Jak to Zoe mówi, wody chłonąć nie będą, ale mają wyglądać, a nie chłonąć wodę. Była przecena na taki śliczny kocyś, uroczy. Ten koc sobie kupiłam, dlatego że ja w ogóle pod kocem śpię, a tamten już mam zniszczony, no po prostu taka wymianka. Przecena na poduszkę, 20 zł, taka wielka poduszka, łącznie z moim Ferdynandem. Pościel 2x2,20 z kołdrą z owczej wełny. Myślę, że po prostu będzie ciepluteńka, zimowa. O, czyli Home Decor Hall tak wygląda. Złazić mi z mojego koca zwierzyniec. No oczywiście najmiętsze miejsce na najlepszą dupkę. No. I teraz zakupy ciuchowe z Chińczyka. Ładny dekolcik. Taki nietoperzyk. Sukieneczka, ona jest dosyć długa, słuchajcie. Także fajnie wygląda, myślę. Pierwsza sprawa. Druga rzecz, w taką ładną literkę A, fajnie wykończona przy dekolcie. Z Big Benem. Proszę bardzo. Z takimi tutaj o rozszerzanym punktem. Też szara. Trochę kadzidełek i gumki, bardzo takie mięciutkie, fajne, może będą dobrze włosy trzymać, to sobie zobaczymy. No i tak właśnie wyglądają moje zakupy. Odlazi śpi, a ja wstałam. Tu się budzi mimo wszystko. Ludzie jeszcze aż do pracy, mamy normalny dzień tygodnia. A ja nie mogłam spać. Bo wcześniej spałam. Tak, to wprost na Podlasiu, pod moim bacznym okiem, tworzą się dla Was drewniane skrypty runiczne, także już będziecie troszeczkę wiedzieli, skąd one się biorą. Wszystko wylosowane, potem ja zabieram do domu, wiadomo, będziemy czarować. Całkowicie ręczna robota, także to są nieużywane maszyny, żeby nie psuć energetyki tychże skryptów. Wszystko ręcznie. Wczoraj Wam pokazywałam te nowe sukienki, które kupiłam. Dzisiaj już sobie jedną założyłam. One są bardzo takie fajne, mięciutkie, bardzo, bardzo mi się podobają. Ale taki bym powiedziała spokojny dzionek od rana. Rzeźbimy magicznie, robimy skrypciory i inne ważne rzeczy. Także fajnie, fajnie się zaczynać zapowiada. A zaraz będzie kawa i będzie sękacz. Musi się tradycji stać zadość. Jeszcze pewnie zobaczycie jakąś potrawę typowo wschodnią, bo planujemy dzisiaj iść zobaczyć na te kartacze albo na takie jakieś tam takie właśnie. Zobaczymy co tam, jak? Pielmieni. No może pielmieni, bo kartacze jadą, zobaczymy. No ale w każdym razie pójdziemy sobie zobaczyć. I co? I tak to się zaczyna leniwie dzionek. Ja już tutaj przyjmuję kawkę z sękaczem, także życzcie mi smacznego. I słuchajcie, moi kochani, właśnie tak wygląda sękacz.
Nie trzeba nad nim stać, możesz go pokroić, naprawdę. Oczywiście ja pewnie jeszcze zakupię do domu, bo tam zawiozę może kaszce czy coś, bo to trzeba, takie podlaskie smakołyko zwyczaje, ale koniecznie, koniecznie. No, wygląda cudnie, przecudnie. Słuchajcie, jestem na dwie kamery. Incepcja. Tak to trzeba brać. Także życzcie mi smacznego. Mam kawałek. Wiecie, jak to się robi. Kręci się coś takiego nad czymś takim i się polewa to ciastem. Znaczy, widziałam kiedyś w telewizji. Na pewno na YouTubach sobie znajdziecie. Nie muszę wam tłumaczyć, ale jak smakuje sękaczek. Znaczy, ja bardzo będę lubiła sękacz zawsze, bo jest to po prostu suche ciasto. A jak wiecie, moim ulubionym ciastem nie są jakieś wymyślne, Bóg wie co, tylko suche babki wszelkiego rodzaju, więc sękacz jest dla mnie idealny. I jakby był taki, bo to jest robione pewnie jakoś sklepowo, nie? Natomiast jakby był robiony taki prawdziwy, 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 jak to babcie robiły, to one prawdopodobnie mają termin przydatności, że ho, ho, ho i jeszcze dłużej. Więc po prostu dla mnie idealnie, bo miała taki wór sękacza i bym sobie tak dochodziła i dogryzała. Jak kebab. O, na takim czymś jak kebab to się robi. I się tam polewa to ciasto. Jest, pychota jest. Dobra. Ja tam lubię. Wszystkie babki. Jak ktoś lubi Rafaela i inne, to sękacz powie nie, mało. Ale ja lubię babki, dla mnie jest najlepszy. No jednak jestem wschodnia baba. Kołduny. Jak się nazywają te drugie? Kartocze. No właśnie. Jeszcze te trzecie? Zapomniałam. Dobra, nieważne. No te trzecie, o których mówiłam zresztą przed chwilą. Bardzo lubię. I sękacz. Tak, wróciłam dopiero z Rossmana i powiem wam, że zwiedzanie Rossmanów też przypada mi do gustu. Mam tutaj kilka rzeczy. Przede wszystkim zakupiłam sobie bandę maseczek. Ta jedna jest oczyszczająca, jest z takim czarnym brokatem, ale ona jest chyba peel-off również, czy nie? Bo powinna być peel-off, bo tak szukałam. Peel-off, dokładnie tak. Czyli peel-off, czyli te takie ściągające, na tej zasadzie, że tak się zastygają, się je ściąga jak drugą skórę. Bardzo, bardzo takie lubię, bo to wiadomo, że lepiej się ściąga niż zmywa. Tak to wygląda. I ta jest oczyszczająca. Druga jest maseczka peel-off rozświetlająca, więc przed wszelkimi wyjściami można będzie jej użyć. Kolejna maseczka to jest nawilżająca i to jest ta niebieska. One wam powiem, wszystkie były w promocji, po prostu one kosztowały za 3 zł. Słuchajcie, grzech było nie wziąć. I następna jest wygładzająca. Tak, wszystkie z brokatem, ciekawe jak to będzie wyglądać, ale przede wszystkim fajnie, że to wszystko zejdzie ściągająco. No i kupiłam jeszcze Bilendy Carbo Detox, też jest peel off, czyli też taka ściągana. I też Carbo Detox czarny, też peel off, też ściągana maseczka. Także fajnie. Natomiast mam jeszcze tak, płyn micelarny do zmywania makijażu, bo już też mi się skończył. Oczyszczanie liście manuka, to jest tonik, więc tak naprawdę tonik zawsze się przyda. Tak. I bandę mydeł Issany, dlatego że mydła Issany są bardzo tanie, bardzo ładnie pachnące. Ja mam taką skórę, że i tak się balsamuję, w sensie takim mam balsamy, od was dostaję różne, więc ja nie muszę mieć mydła, wiecie, będzie cudnie nawilżało i będzie kosztowało $1 000 000. Nie, Issana super. Nawet jeżeli są te serie mydeł Issany jakieś tam świąteczne, czy w ogóle jakieś takie projekty, bym powiedziała, to też je bardzo lubię, bo one po prostu naprawdę ładnie pachną. I podobnie kupiłam mydło do rąk, tak po prostu, żeby stało przy zlewie, żeby można było się umyć. No i w dużej promocji był Rimmel Trumacz, po 18 zł, normalnie to jest około 40. Z tego co patrzyłam, dry shampoo, Batiste, bo mi się już mój skończył, nowaciki, bo trzeba jakoś makijaż zmywać, no i Rexona, która jest antyperspirantem zwyczajnie. I jeszcze z takich rzeczy, które lubię. Tutaj w tym Rossmanie było stolisko Eveline, więc Azalisz. Kupiłam fioletowy i czarny. Fioletowy i czarny, tylko teraz to już mi chyba... A nie, będzie widać. Dobra, będę musiała to jakoś rozróżnić. Fioletowy i czarny eyeliner. Także tak. I bardzo lubię ten tusz do rzęs.
Bardzo, bardzo. On pięknie wydłuża. Ja mam bardzo długie rzęsy, on po prostu je podkreśla, także fajnie wygląda. I co? I właśnie tak wyglądają moje zakupy. Jestem bardzo ciekawa tych maseczek, bo o ile Bielendę to ja miałam, ja lubię te maseczki peel-off. Lubię, bo one naprawdę zmywać nie trzeba, to się po prostu ściąga, jest rewelacja. To o tyle te Shine Like a Diamond, po prostu Shine Like a Pearl, Shine Like a Diamond, to w ogóle nie miałam, więc jestem ich strasznie ciekawa. Dzisiaj już pewnie nałożę sobie jakąś pierwszą maseczkę i będę wyglądała dziwacznie. Albo jak potwór, albo jak jednorożec, zależy, którą wybiorę. Dobrze, i słuchajcie, lecimy na kuchnię regionalną. Babuszka, obiady domowe. Zobaczymy, co się będzie działo podlasiowo z jedzeniem. Mamy muzyczkę regionalną, super. I wygląda na to, już jesteśmy pół z tej salce. Tak to wszystko wygląda, super. A ja idę się rozsiąść. Trochę mnie widać, trochę mnie widać. Dobra, pokażę wam. Wzięłam te pielmieni. Zobaczymy, cokolwiek to nie jest. Klimacik. Będę musiała wyciąć kogoś. Spoko. Dobra. Ale jest ten klimat muzyczny, powiem, białoruski. Wciort. Nie wiem, czy to słychać na kamerze. Tja. I pierwsza przystawka, kwas chlebowy i smakuje kwasem chlebowym. Pomysł z deską. Nie wiem, co tam jest na tej desce, ale wygląda dobrze. Jeszcze światełka, fajnie. I jeszcze takie ozdobniczki ludowo-twórcze. Jeszcze tu zauważam stare żelazko. Ciekawie. Pielmieni, czyli pierogi z wołowiną i czym? Baraniną? Z baraniną, przepraszam. No właśnie, tak. No zobaczymy, strach się bać. Tam surówka i normalne pierogi, a ja tu właśnie takie rzeczy. Trzeba będzie robić te muzyki. Nie było jeszcze widoku z samochodu, nie może tak być, także postanowiłam się przywitać. Aha, dobrze, Niunia, ruszaj. Jadę na rynek, jedziemy w zasadzie na rynek. Zaraz będzie nawigacja mówiła, cześć widzowie. Cześć widzowie. No, nawigacja nie chce się odzywać, bo jest nieboska godzina. Obudziłam dzisiaj wszystkich o 6 rano, ponieważ dostałam informację, że rynki tutaj odbywają się do godziny którejś tam, potem już nie ma rynków, powiedziałam, nie ma mowy, nie ma bata, nie będę się spóźniać, lalalala, lecimy. No to lecimy, wszyscy obudzeni prawie. Prawo, lewo? Nawigacja mówi skręć na prawo. Jeszcze w sumie słuszny. Dobra, tu? A nie, prosto. Dalej? A prosto w ogóle, czy? No, światło w prosto przejść. O, tym razem nie skręcamy, bo ja mam opracowaną trasę do Chińczyka, do Biedronki, do Rossmana, Iska. A teraz inaczej. Jestem z powrotem. Idziemy na rynek. Żebym nie mówiła, że nie wyskoczymy do Białegostoku, chociaż pogoda nie sprzyja niczemu, to jesteśmy, już mi zapadał obiektyw, na środku rynku. Tu jest ten kościół.
który mi się bardzo podoba. Tam jest zamek, ale to zaraz do tego zamku może pójdziemy, jak mnie nie zabiją. A tu jest ratusz chyba z czymś tam teraz muzeum. Także tyle radochy. To sobie możecie zobaczyć, jak to wygląda po prostu. Fajnie, deptak fajny. Bardzo blisko zaparkowaliśmy, ale pogoda nie sprzyja niczemu. Chyba zabiorę dziewczyny na ciepłą kawę i herbatę, bo mnie zamordują. Mówią, że pięknie to kręca. Pięknie, pięknie, tylko zimno. I nie wiem, co ten paproch tu robi. Niedobry. No nic to. Idę na górę, bo tam będą widoki, tylko tyle. I zmywam się do ciepłego auta. Schodzimy już na dół. I dosyć dobrze widać ten piękny kościółek. Także jak widzicie, rynek w Białymstoku jest niewielki. Mnóstwo knajpek, no bo chyba tak bardziej pod turystykę. Także na pewno. I co? I zwijamy się do auta samochodu. Fontanna nie działa. Tam koło kościoła, jak jest to żółte, to gdzieś w tej okolicy bardzo dobre lody i gofry były, jakby ktoś chciał. A poczekaj, bo kuferek obok też jest dobry. No już tak się śmieję. Dobre torby nie są złe. I mamy galerię pod aniołami. Słuchajcie, tutaj właśnie w Białymstoku trafiliśmy do galerii pod aniołami, tak? Aniołami w liczbie mnogiej. Tutaj są adresy wszelakie, gdyby ktoś chciał. Ale słuchajcie, warto zajrzeć. Ja wam zaraz pokażę. Natomiast pamiętacie steampunk tarot, którym się posługuję? No właśnie. No to mamy steampunk biżuterię. Mhm. Pani pozwoliła nagrywać, także korzystam z okazji. Są rewelacyjne. A gdyby ktoś był aniołowy, a wiem, że widzów tutaj mam, to słuchajcie... Tak, a to rękodzieło, prawda? Czyli to nie jest to tamto, czyli to nie jest sklep, który... Chińskie rzeczy, tylko rękodzieło, na przykład. Nasza Kamiba robi również takie, tutaj też macie aniołki. I to jest przy cerkwi, dobrze mówię? Dobrze mówię. O, przy soborze. Łatwo znaleźć, bo jak pójdziecie rynkiem w górę, to po prostu prosto. I jeszcze raz rzut oka na steampunki. A w Empiku kolekcje walentynkowe już są. Gdyby ktoś coś chciał. Może tajpy. Lemury. O, i kolekcja ludowa. Proszę bardzo, można. Miało być. Ja też nie mam. Ale to jest a. Miało być tak pięknie vintage'owo, a skończyło się jak zwykle. Znaczy porządni ludzie piją kawę, nieporządni będą wpierniczać lody. Chciałam powiedzieć, że nadmiar kotów tutaj istnieje, a wszystkie wygrzewają się w słońcu. Jednego brakuje, jednego, a reszta po prostu korzysta. Trochę słońca, a koty już po prostu całe rozkokoszone. Tu łapka do góry, tam kichanie, tu ziewanie. Straszne to tam. Zamysł jest taki, że zmierzamy w kierunku dworu wyjścia, bo na tym dworze wyjściu słońce jest, proszę o to dowód, aczkolwiek niechętnie, bo się najadłam i bym odpoczywała po jedzeniu, a tutaj proszę. A zrobiło się ciepło, słońce grzeje po nogach, więc fajnie. Zobaczymy, gdzie pójdziemy i co zrobimy. Zoi się wróciła, nie wiem czemu, ale... No to poczekam sobie w słoneczku. Koty już się wylegiwały, co wszyscy widzieli.
Jest tutaj żubrokracja i właśnie będziemy zbliżać się do kolejnego żubra. Już Wam w poprzednim vlogu z grudnia pokazywałam jednego na rondzie, a teraz lecimy na drugi. To jest Urząd Miasta i inne takie. Ale ja lecę do żubra na dużym kamieniu. A gdzieś muszą być te żubry. Nie ma bombek, to chociaż żubry są. Spojrzymy mu w twarz. Nie pod słońce. O. Proszę bardzo. Chyba nasikał. Jak się tyle stoi, to nic dziwnego. I teraz tak odmiennie, nie cerkiew, tylko kościół. I to jest rondo, którym wjeżdżam. Tak prosto, prosto, prosto i jadę. Jakby ktoś zrozumiał. To właśnie cała ja i moja nawigacja. Ale pogoda jest przepiękna, przecudna. Powiem Wam tak, jestem tak bardzo najedzona, że się wlekę po prostu zamiast jak człowiek iść. Byłam właśnie w jakimś papierniczym, ale nie było ciekawych notesów, były tylko te, jak to się nazywa, kalendarze. Co? No nic. No to nic. Takie tam, nie żeby mi to przeszkadzało. Srebro, złoto, skup. Idziemy oglądać dalej. Idę, słuchajcie, po Washita. Jeszcze Wam nie pokazywałam, bo postanowiłam, że i tak wejdę po Washita zobaczyć jeszcze. Dopiero Wam pokażę w całości, ale myślę, że tak zaopatrzonego sklepiku to po prostu chyba tylko AliExpress przybija, ale tam trzeba coś robić i tyle. Wiecie, i troszeczkę klimatu hajnówkowego, drewno, deseczki. Dzieje się. Tam już mamy takie domki, bym powiedziała, z okiennicami. No to wszystko jest zawsze troszkę inaczej. Każdy region się charakteryzuje czymś. A tu widzę, że mamy pasmanterie, zamki, włóczki, bla, 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 bla. Jakieś tam rzeczy. Uwielbiam tego typu sprawy. To oczywiście komunistyczny budynek, ble. Przechodzimy bardziej na prawo. Czyż to nie jest urocze? Te domki szczytami do ulicy. I w rzędzie. Nie wiem, czy to widać z Waszej perspektywy. Później widać, bo akurat mam tą. No, fajne widoczki. Taki to spacerniak wolnym tempem. Jakby się trzęsło, to tylko moja ręka. No i myślę, że tu mamy zacny widok. Oj, tam bloki. Ale zobaczcie, jak to wszystko powciskane, te domeczki. Super sprawa. Kosidłów. Ulica. Lecimy dalej. Chyba jakieś przedszkole. Ale zauważcie, czarownica jest. I królestwo. Na pewno to moje. Na pewno tak obuwie torebki. To brzmi dumnie. Powiedziałam Wam, że pokażę Wam sklep z wyborem washi, do wyboru do koloru, ale to będzie tylko migawka z tego względu, że ja po prostu biorę się za wybieranie.
podobno idziemy do jakiegoś tam... O, światło! Boże, tego się nie spodziewałam. Zielone. Gdyby nie Zoe, to ja bym już nie przeszła przez tą ulicę, bo zastanawiam się, co do was powiedzieć. Ponieważ idziemy do jakiegoś fajnego sklepiku czy coś. Także lećmy. Fajny sklepik, ma bardzo fajną wystawę. Zobaczcie, jak odnowiona walizka ładnie. Jak to fajnie wygląda. Super obrazek. A jak nie wiadomo, co się dzieje, to się zadziewać będzie Szarlotka. Tu wam tylko pokażę kawałek, a jak już będzie w całości, to wam pokażę całkiem. Takie wieczorne Polaków rozmowy to będą przy Szarlotce. I mamy jeszcze do tego bitą śmietanę i lody. Adwokata już nie mamy, bo dzieci w domu są, ale... To może nie jest na temat, ale mi się tylko kojarzy. Poprzążniczki siedzą, jak anioł dzieleczki przędą sobie, przędą. A tak w ogóle jednak doszliśmy do wniosku, że adwokat będzie, jak się komuś będzie chciało iść. To tak, a propos wspólnych decyzji trójki osób, które generalnie... Yeah. 3 godziny później produkt finalny jest już na blaszce. Zobaczymy, jak smakuje, ale to odezwę się, jak już się najem strasznie. Przygotowania trwają, talerzyki. Dobra Szarlotka musi mieć bitą śmietankę i lody. I właśnie tak to będziemy jeść. I żeby bombie kalorycznej nie powiedzieć dość, to jeszcze czekolada na środek. Czyli mam ciepłą Szarlotkę, zimne lody i bitą śmietanę. To chciałam powiedzieć, że mi słów zabrakło, a ślinotok właśnie. Od samego rana po cichutku panują u nas warunki spa. Wypróbowałam wszystkie maseczki, które wam o zaciemnienie się zrobiło. To. które wam pokazywałam. Ale ta jest... O, oświetlona została. Ale ta jest najczarniejsza. Zobaczymy, jak będzie pilofować. Tak po prostu. Tydzień maseczek. Potem wam powiem, które fajne, które niekoniecznie. To jest czarna czerń. Słuchajcie, a tutaj mamy regionalne ciasto z Podlasia, które nazywa się Marcinek. Ja mam dobre światło. Ja mam świetne światło, mam dobry aparat, wszystko łapię, nawet za bardzo. I on tak wygląda z zewnątrz, natomiast zaraz zrobimy test, jak smakuje. Ja to nie jestem za bardzo ciastowa, widzę, że zgniotłam w podróży, ale dowiozłam. Tak. I będziemy właśnie regionalne ciasto próbować. A wypas ja, mamy wiesz, i się nie podzielimy. Ja tak to wygląda w środku. Zostawimy ci kawałek. To jest taki sękacz trochę, ja widzę. No dobra, ci mój zostawię. Ja sobie okroję.